Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 12 odcinku podcastu Kawałek Nieba. Dziś moim gościem jest Piotr Maćkała. Cześć Piotrze. Cześć, bardzo miło, że mogę tu być. Piotr jest anglistą, jest głosicielem Słowa Bożego. Bardzo ciekawe rozważania na swoim koncie na Facebooku publikuje oraz na swoim kanale na YouTubie. Polecam. I oprócz tego z ciekawostek mogę powiedzieć, że był przez jakiś czas w seminarium duchownym, więc do tego na pewno nawiążemy. Więc bardzo się cieszę, Piotrze, że jesteś tutaj u mnie na podcaście. Dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i tak poczułem, że Pan Jezus się do mnie odzywa i mówi: widzisz, nie zapomniałem Cię. Amen. Więc powiedz mi proszę, jak to się w ogóle zaczęło w Twoim życiu, że jesteś tak blisko z Panem Bogiem i że Go głosisz. Jak Go poznałeś? Tak, więc wiadomo, że nie mamy całych godzin, żeby o tym opowiadać, ale pozwól, że powiem Ci o kilku takich momentach w moim życiu, kiedy Jezus przebijał się do mnie. Po pierwsze, mój ojciec, gdy byłem małym dzieckiem, czytał mi z takiej małej książeczki historię Pana Jezusa z obrazkami. I już wtedy coś się we mnie zadziało. Chciałem, byłem pełen podziwu dla tego Pana Jezusa, który tyle przeszedł i zmartwychwstał. Ale jeszcze jako dziecko nie rozumiałem całej doniosłości jego dzieła Golgoty, jaki to ma wpływ na naszą rzeczywistość, na nas, kim On jest w nas, kim my jesteśmy w Nim. Ale szukałem Go dalej. Jeszcze będąc młodym nastolatkiem, mając 12-13 lat, miałem kontakt ze Świadkami Jehowy, którzy gdzieś tam, to nie do końca moja rodzina była, ale gdzieś tam byliśmy jakoś spowinnowaceni i oni przedstawili mi swoją wizję, pokazali mi Biblię i tak dalej, więc ja rozczytywałem się w tych historiach biblijnych, ale coś mi też tak nie pasowało, bo ten Bóg jednak był taki ich straszny bardzo. I wtedy zaczął się trochę taki trudniejszy okres w moim życiu, dlatego że już będąc takim młodym chłopcem i obawiam się, że jest to niestety los wielu młodych ludzi, którzy wychowują się w rodzinach Świadków Jehowy. Ja się nie wychowałem w takiej rodzinie, ale miałem styczność przez tam babcie, ciocie, którzy żyją w lęku przed Bogiem. Nie? Który jest tam bardzo silny. To jest bardzo taki, jak to powiedzieć, zasiany wręcz w komórkach naszego ciała. Z czego ten lęk wynika? Przede wszystkim z fałszywego obrazu Boga, który jest tam przedstawiany i jest to Bóg bez Jezusa. Jezus jest tylko aniołem. Także jest tam wiele czynników. W każdym razie miałem bardzo wielki zamęt już w moim młodym życiu i na szczęście, widzisz, Pan Jezus sięgnął swoją ręką po mnie, bo w szóstej klasie szkoły podstawowej mieliśmy nową katechetkę, była to siostra Michalina w Myśli Bożu. Ja wychowałem się w Myśli Bożu ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, czyli tak zwane Faustynki. I to jest województwo zachodniopomorskie, diecezja szczecińsko-kamieńska. I te siostry są bardzo chrystocentryczne. Także na religii, na katechezie siostra bardzo nam chrystocentrycznie przedstawiała całą Biblię, całą ścieżkę tutaj dojścia do Boga, że przychodzimy do Niego przez Chrystusa, że Jezus jest tym naszym pośrednikiem do Ojca. I wtedy rzeczywiście odczułem taki pokój, poczułem, że Jezus rzeczywiście jest Bogiem, że co więcej, jak wielu z nas, być może nieświadomie nawet, bardzo dużo ludzi nawróciło się, słysząc słowa Jezusa z Ewangelii Jana. Chociaż Ewangelia Jana wydaje się taka trudna, i to jednak wiele osób przychodzi do Boga właśnie przez tą Ewangelię. I pamiętam, że wracałem do domu i czułem, jak w duchu Jezus do mnie mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze, będzie żył. I że tylko przeze mnie przychodzi się do Ojca. Także to był taki też dla mnie na tamten okres kluczowy moment, kiedy
miałem spotkanie z Jezusem właśnie w duchu, że w duchu nastąpiło to spotkanie. Później były jeszcze kolejne historie, gdzie coraz bardziej poznawałem Jezusa i także poznałem też osoby z Kościoła Zielonoświątkowego. Bardziej zainteresowałem się łaską, tematem usprawiedliwienia. I to sprawiło, że jeszcze będąc wtedy aktywnie działając w Kościele Rzymskokatolickim, prowadziłem odnowę w Duchu Świętym. Byłeś liderem grupy? Tak, byłem liderem, takim trochę samozwańczym. Po prostu nagle się okazało, że nikt nie chce prowadzić spotkań. A ja stwierdziłem, że no, szkoda by było, gdyby ta grupa przestała istnieć. To były wczesne lata 90., 93., 94. rok. I tak po prostu ja wszędzie z tą Biblią już chodziłem. W szkole podstawowej jeszcze po korytarzu z Biblią. Naprawdę? W wolnych chwilach czytałeś Biblię już w podstawówce? Tak, znałem dekalog, tam ten z Księgi Wyjścia, 20 rozdział na pamięć, w ogóle dużo fragmentów. Taki młody faryzeusz, nie? Jak święty Paweł, byłem taki tam, po prostu chciałem nawracać ludzi. I wiadomo, że to wszystko się we mnie rozwijało. Zrozumienie właśnie dzieła krzyża i usprawiedliwienia we mnie wzrastało. Tak jak każdy z nas przechodził różne fazy, drogi. I z czasem pogłębiało się to. Później, ale to może potem jeszcze dojdziemy, gdzieś tak między 2000, rokiem 2000-2010 miałem takie jakby odejście z różnych przyczyn. Od Kościoła, od Boga można by tak powiedzieć. Chociaż paradoksalnie tak naprawdę nigdy nie mogłem się pozbyć Jezusa z serca. Ja go nawet wyganiałem z serca, nie? Nie chciał wyjść. Mówię, nie chciał wyjść. I mówię, o co tu chodzi? No dlaczego nie? Miałem wrażenie, że Jezus założył ręce, tak? I mówi, ale my jesteśmy jedno, o co ci chodzi, nie? I to było dla mnie takie dość zaskakujące, byłem zdezorientowany. Ale dlaczego tak było? Dlatego, że dlaczego chciałem w ogóle jakby odejść od Boga? Myślę, że dlatego, że nie znałem w pełni jak bardzo Bóg mnie kocha, jak bardzo mnie akceptuje, jak bardzo, że to On pokonał dystans między mną a Nim, że On poprzez dzieło wcielenia, poprzez krzyż, śmierć, gdzie zgładził mój grzech, poprzez zmartwychwstanie, gdzie nadał mi status sprawiedliwego przed Ojcem w Nim, że On po prostu jest po mojej stronie. Ja nie wiedziałem, ja niestety, myślę, że jak większość chrześcijan gdzieś tam po cichu myśli, że Bóg jest przeciwko nam i że to On nas oskarża, że te wyrzuty sumienia są od Niego, nie rozumiejąc, że Jezus to parakletos, prawda? Bo Duch Święty to jest ten inny parakletos, ten inny paraklet, pocieszyciel, innego pocieszyciela dam wam. Czyli Jezus jest tym, który nas usprawiedliwia przed Ojcem i w ogóle przed całym światem, bo to nie Ojciec nas oskarża, tylko ten inny, zły. I dopiero wtedy, kiedy zacząłem na nowo odkrywać już tak pełniej właśnie tą wiarę chrześcijańską w pełni, to zrozumiałem, że kurczę, dlaczego nikt mi wcześniej nie powiedział, dlaczego musiałem przechodzić te wszystkie trudne chwile. Ale nawet jeśli, to Bóg pokazał, że dzieło, które zapoczątkował we mnie, doprowadza do końca i doskonali. A może moja historia też pomoże osobom, które są na etapie, na którym ja byłem wtedy, które myślą, że Bóg spisuje ich grzechy, nie? Że Bóg wylicza im grzechy, że oni nie są godni przyjść do Kościoła, że nie są godni w ogóle odezwać się do Niego, poprosić o błogosławieństwo, że Duch Święty dotknie ich dzisiaj i przypomni im, co Jezus powiedział, że Jezus powiedział, mój pokój zostawiam wam, mój, tak jak ja mam pokój z Ojcem, tak ja wam daję ten pokój z Ojcem, jesteście usprawiedliwieni w mojej krwi i przeze mnie przychodzicie do Boga. Okej, czyli tak słowami wstępu. Słowami wstępu, tak. Tak Bóg chciał w twoim życiu najbardziej widocznie. A
powiedz mi, jak to się stało, że tak bardzo się rozkochałeś w Biblii i że masz tyle tych różnych przekładów, egzemplarzy też. Też dużo po angielsku, bo jesteś anglistą z wykształcenia. Jak twoja miłość do słowa się zaczęła, jak się objawia dzisiaj? Tak, a więc rzeczywiście ja w ogóle wychowałem się na pieśniach uwielbienia w liceum, kiedy też byłem liderem odnowy, to jednocześnie właśnie dzięki tym kolegom z kościoła zielonoświątkowego miałem najnowsze pieśni uwielbienia. Praise and Worship, Dan Moen, Ron Canoli i tak dalej. Masę nazwisk takich dzisiaj już też mocno znanych, już takich dinozaurów trochę. I ja słuchałem ich w kółko i w kółko. I moje pierwsze słowa z angielskiego to były Worship, Glorify, wow. Justify. Nie wiedziałem, jak jest. Od dobrej strony zacząłem. Tak, nie wiedziałem, jak jest tam, nie wiem, jak się przywitać, ale nie wiedziałem, jak powiedzieć Let's Glorify Jesus. No i... I gdzieś tam tak w naturalny sposób pamiętam, że kiedyś jadąc do Anglii stwierdziłem, kurczę, ale ja nawet nie mam Biblii po angielsku, nie? Bardzo bym chciał, bo te wydania mi się gdzieś tam z YouTube'a zawsze bardzo podobały. I rzeczywiście obecnie mam 30 egzemplarzy, policzyłem. Okej. Okay. Tak. Różnych egzemplarzy, różnych wydań polskich i angielskich. Także mam i Biblię Tysiąclecia, i Pierwszego Kościoła, mam też nowy przekład dynamiczny, mam Biblię Gdańską, współczesną Biblię Gdańską, Biblię Warszawską. Takim moim ulubionym przekładem, czy bliskim sercu, chociaż korzystam z wielu, bo wiadomo, że ciężko jest tłumaczyć niekiedy, zwłaszcza po tylu tysiącach lat, żebyśmy dobrze to zrozumieli, nie? Ale takim bliskim mojemu sercu przekładem jest przekład pastora Piotra Zaręby z Poznania. Jest to przekład literacki, ale korzystam jednocześnie z literackiego i dosłownego, bo wydał dwa. A literacki na czym polega? Literacki jest bardzo miękki w odbiorze. To jest napisany pięknym językiem. Mm-hmm. Jest to świetne połączenie dosłowności z takim polonistycznym wyczuciem, ale bez pompatyczności. Mm-hmm. Więc serdecznie polecam właśnie ten przekład również. Zwłaszcza osobom, które czytają świętego Pawła i się łapią za głowę. O co temu człowiekowi chodziło? Kiedy przeczytamy właśnie to w takim większym wydaniu, ale też może niezbyt, nie aż tak dynamicznym jak nowy przekład dynamiczny, dla których niektórzy nie uważają, że nie jest to przekład Pisma Świętego, tylko komentarz. Nie? Jest taki zarzut, ja rozumiem ten zarzut. Tak czy siak, dobrze, że się taki przekład też pojawił, bo jest to jakieś porównanie. No, więc tak po prostu sprowadzam. Tutaj też mam przy okazji właśnie jeden egzemplarz. Powiedz parę słów o tej Biblii, którą się ze sobą. Tak, to jest New International Version, amerykański przekład Biblii, NIV tak zwany, New International Version. I są zwolennicy tego przykładu. Mi jest trochę ciężko tak powiedzieć, mimo że jestem anglistą i czytam, i modlę się też po angielsku, i Pan Jezus do mnie też mówi po angielsku, po polsku też. Więc generalnie, gdybym miał tak powiedzieć, gdzie jest on na takim kontynuum, że na jednym końcu jest słowo w słowo, tłumaczenie słowo w słowo, a na drugim, że myśl w myśl, to on jest bliższy temu myśl w myśl, ale zawiera też niektóre dosłowne idiomy, bo przy tłumaczeniu Biblii jest ciężkie, że jakby to już tłumacz musi podjąć decyzję, czy przekłada idiom, bo czasami idiomy są niezrozumiałe, czy zachować idiom, nie? W sensie tłumaczenie idiomu to, no tak, żeby to, co autor miał na myśli przekazać. Tak. Niech mi Pan to da i tamto dorzuci. Jest taki idiom i tak człowiek czyta dzisiaj, okej, okay, dobra, to nie, może nie wiem, o co tu chodzi. Albo cztery rzeczy mnie przerażają, pięć mnie powala na nogi, nie? Zaraz, Solomon, to cztery czy pięć? Bo przepraszam cię bardzo, w sumie pięć, to dlaczego mówiłeś o czterech? Także jeśli zrozumiemy tą hebrajską, orientalną, też z Bliskiego Wschodu mentalność, która jest świetną mentalnością i myślę, że dlatego Bóg też wybrał ten naród, to odkryjemy piękno tych idiomów. Więc dobrze mieć kilka Biblii, prawda? Jedna taka bardziej dosłowna, a druga, gdzie możemy
trochę zrozumieć, gdy jesteśmy czasem zmęczeni i chcemy, żeby Bóg przemówił do nas po prostu bezpośrednio do naszego serca, wtedy taki przykład się przydaje też. Okej, okay. A powiedz mi, skąd wzięła się w Tobie taka pasja do głoszenia słowa? Bo właśnie Twoje rozważania na Facebooku, gdzie często tłumaczysz też znaczenie z oryginałów tych słów i Twój kanał na YouTubie, gdzie również tłumaczysz wiele trudnych kwestii prostym językiem. Skąd w Tobie taka inspiracja, żeby to robić? Dziękuję, że tak miło się też wyrażasz o moich wpisach, czy o tym kanale Jezus jest łaską, taki kanał. Zanim podzielę się czymkolwiek, najpierw muszę to zbadać, muszę to przemodlić. Także już dawno sobie postanowiłem, jeszcze z młodych lat licealnych, że nie będę mówić o czymś, nie będę głosić czegoś, czego nie jestem pewny, czego nie zbadam najpierw. I proszę Boga na modlitwie, żeby pomógł mi zrozumieć, żebym jedyne co to przybliżał ludzi do Boga, żebym też nie głosił siebie, bo to nie chodzi o mnie. Żeby nikt na mnie, broń Boże, nie opierał swojej wiary, tylko na Panu Jezusie, który jest naszym fundamentem, który jest Bogiem i naszym bratem też. Ja nie wiem, skąd się to bierze. Kiedyś jednemu księdzu powiedziałem, że to, bo też mnie na to zapytał, jeszcze jak byłem w liceum i pomagałem przy rekolekcjach. I on mówi, skąd ty to masz? Ja mówię, powiedziałem coś takiego, to samo. Na co on powiedział, samo to w buddyzmie. I miał rację, no właśnie, to nie samo. Myślę, że to Duch Święty, który mieszka w nas, on się chce trochę tak może nie chcę powiedzieć rozpychać, ale on chce się rozgościć, on chce, to jest Duch Jezusa, nie? Więc on chce mówić o Jezusie, to jest też Duch Ojca, więc on będzie wołał w nas Abba, tatusiu, do Ojca, nie? Więc myślę, że Duch Święty tak powoduje to w nas, a jednocześnie wiem, że są ludzie, którzy bardziej są do tego powołani, prawda? Tak jak ty, masz kanał, chcesz dzielić się bogactwem całego Kościoła, całego ciała Chrystusa. Chcesz też prowadzić do jedności między ludźmi Kościoła, że pokazujesz, nie, Kościół nie jest rozczłonkowany, ciało Jezusa nie jest rozczłonkowane. Nie można powiedzieć, ja jestem Piotra, jestem Apollosa, jestem czyjś tam. Jesteśmy ciałem. Bardzo mi miło, że to zauważyłeś. Tak. Też może przez to, że jestem nauczycielem i myślę tak do przodu, wybiegam często do przodu, więc widzę, jakby doceniam bardzo intencje, które towarzyszą i wierzę, że jest to właśnie dzieło Ducha Świętego. Także no. To wróćmy może do wątku z momentu, jak Ciebie przedstawiałem. Mówiłem, że byłeś w seminarium duchownym. Jak to się stało, że tam trafiłeś? Jak to się stało, że stamtąd wyszedłeś? Okej. Tak, to było dawno temu. Mam już 44 lata rocznikowo, w listopadzie skończę. Ale zaraz po maturze poszedłem do seminarium i muszę przyznać, że jak byłem czterolatkiem, to mama uszła mi sutannę. Wow. Taką czarną taką sukmanę. Ja chodziłem po pokoju, przyklękałem, nie? A rodzice pękali ze śmiechu. Super, mieli ubaw, świetnie, fajnie. Bawili się w księdza. Nie było Netflixa, to trzeba było po prostu mnie sobie pooglądać. I później ja rzeczywiście chciałem być tym księdzem. Nie wiem dlaczego, ale bardzo chciałem być księdzem. Nie wiem dlaczego. Czułem takie powołanie i jednocześnie przeżywałem wiele konfliktów z księżmi. Ja, to były lata 90. Ja prowadziłem odnowę w Duchu Świętym i znałem też dwóch księży, takich, którzy byli, jeden był neutralny odnośnie odnowy charyzmatycznej, drugi sam prowadził i był już starszym człowiekiem, był też psychologiem. Ksiądz Antoni, Salezjanin, ojciec Antoni z Dębna Lubuskiego dawniej. I myślę, że oni też mnie tak wspierali w tym, żebym, bez żadnej presji oczywiście, nie? Bez żadnej presji. Poszedłem do seminarium, ale muszę przyznać, że był to bardzo trudny czas w moim życiu. Zaraz po maturze poszedłem. Czyli jak wszyscy, po maturze na studia, to ty tak. Na inne studia niż znajomi. Tak,
Tak. I był to trudny czas, ale bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny. Jeden z naszych przełożonych powiedział, że w sumie wszyscy faceci powinni przyjść do seminarium na rok czasu. Tak, jak służba wojskowa, jakaś analogia. Na zasadzie takiej mini służby, mm-hmm. ale też żeby... Bo wiesz, ja później już wiedziałem, że aha, ubranie i tak dalej, trzeba samemu sobie prać, nie że mama bierze. Człowiek się tak szybciej ogarnął trochę życiowo, tak kubę na zimną wodę może. I dlaczego odszedłem? Myślę, że dobrze, że odszedłem, dlatego że jeśli pojawiają się wątpliwości, wiedziałem, że nawet jeśli się mylę, to nie mogę jakby mówić tak, kiedy mam wątpliwości. Byłoby to nie w porządku wobec mnie samego, wobec Boga, wobec ludzi, którzy później by mi zaufali. Chciałem bardziej zbadać temat. Chciałem jakby zrozumieć, dlaczego tak bardzo chcę być księdzem. Bo jednocześnie wyobrażałem sobie, miałem taki film. Nie wiem, czy to takie ortodoksyjne, co powiem, ale wyobrażałem sobie, że głoszę kazanie z ambony, a w pierwszym rzędzie siedzi moja żona. Może ksiądz kiedyś... grecko-katolicki, może no pastor. No właśnie, może jeszcze grekokatolicyzm. To... Zresztą mamy tutaj w Polsce księdza Zalewskiego, dobrze mówię? Nie kojarzę, powiedz więcej. Okej, może pomyliłem ze stresu nazwisko, ale on się zajmuje z Ormianami, on się zajmuje... Nie wiem, czy on nie jest grekokatolikiem. No, w każdym razie stwierdziłem, że muszę po prostu po sesji letniej pójść do rektora. Rektor poprosił, żebym jeszcze przemyślał sprawę, ale ja już powiedziałem, księże rektorze, ja jestem pewien, że muszę zrezygnować. Zawsze można wrócić, prawda? Natomiast ja wiedziałem, że muszę zrezygnować i dzisiaj z punktu lat już przeżytych wiem, że mam w Jezusie, mam to kapłaństwo powszechne. Przede wszystkim wiem, że Jezus jest kapłanem naszego wyznania, że przeszedł przez niebiosa, że krwią spłacił nasz Bóg, więc korzystam z Jego kapłaństwa, nie? Korzystam z kapłaństwa Jezusa, czyli z tej wymiany na krzyżu, gdzie On wziął, stał się moim grzechem, a w zamian dał mi sprawiedliwość, dał mi status sprawiedliwego, nie? I w tym ty chodzę, to jest teraz mój ulubiony taki konik, nie wiem, czy to dobrze brzmi, mówiąc o takich sprawach, więc studiuję Księgę Kapłańską, Księgę List do Hebrajczyków, gdzie właśnie jest to trzeba tak równolegle nawet czytać. Tak, więc... Okej, to wróćmy może do angielskiego, bo mówiłeś, że modlisz się czasem po angielsku, że Bóg do ciebie mówi... po angielsku. Uczysz też angielskiego. Kilku moich znajomych było u ciebie na korepetycjach i bardzo miło wspominali, że się modliliście chyba też po angielsku na koniec. I jak to się zaczęło właśnie? Angielski w twoim życiu i jeszcze tutaj połączony z Panem Bogiem. Dziękuję mi, że o to pytasz, bo to jest takie miłe, że rzeczywiście Bóg jest w naszych pasjach, prawda? Czy to jest piłka nożna, czy to jest gotowanie, czy język angielski, przecież w tym też jest Bóg. Dla osoby wierzącej nie ma sakrum i profanum, ale czy jemy, czy pijemy, cokolwiek innego czynimy, prawda, że wszystko jest uświęcone przez Jezusa. I kiedy po wyjściu z seminarium byłem rok czasu, studiowałem jeszcze teologię świecką, dzienną w trybie zaocznym. Tak? Czekaj. Teologię świecką rozumiem, dzienną w trybie, okej. Okay. Tak, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, filia w Gorzowie Wielkopolskim. Okej. Okay. Jeśli ktoś by oglądał z mojego rocznika, to serdecznie pozdrawiam i ściskam. Bo naprawdę miałem wspaniałe... Gdziekolwiek nie poszedłem, miałem wspaniałych ludzi. Czy w seminarium, czy w liceum, czy na studiach później na angielskim. Jakoś tak Bóg mi pobłogosławił cudownymi ludźmi. Czy w pracy. Po teologii, po 2 latach teologii, czyli 3 lata od matury, szukałem czegoś, co tak jeszcze bardziej rozwinie mi skrzydła, jakąś pasję i nagle przyszła myśl o języku angielskim i w pół roku nauczyłem się, ucząc się codziennie po 12 godzin. Wow. Tak, to taka już pasja była granicząca z obsesją, ale pozytywną. Nie trzeba było wzywać tam lekarza do mnie. Wręcz przeciwnie, ten angielski mnie tak uwzniaślał i nawet może widzisz, że jak
nawet mówię dzisiaj o tym, to z roku na rok ja coraz bardziej uwielbiam ten angielski i myślę, że przez to, że byłem w dużej mierze samoukiem, mam też taki dar właśnie od Boga, żeby po prostu w naturalny sposób przekazywać, że ludzie się sami otwierają przy mnie i nagle mówią, jak pan to zrobił, że ja nagle mówię, I don't know, would you like some more sugar or tea or coffee? No i tak sobie gadamy i nagle ludzie się otwierają. Także to jest fajne, wspaniałe. To sprawia, że ja też mam kontakt z uczniami, uczę w liceum, uczę też w szkole językowej, więc lubię pracę z ludźmi i myślę, że też możesz o tym coś powiedzieć, więc też pracujesz z ludźmi tutaj chociażby, więc po prostu to jest. Czyli w ten sposób. Ostatnio mój znajomy, gdy pytałem go o ciebie, mówię, ty na pewno znasz parę ciekawostek o Piotrze, podesłał mi filmik z twojego Instagrama, gdzie prowadzisz uwielbienie, gdzie grasz na pianinie czy keyboardzie tak. I śpiewasz na keyboardzie. Więc jak ta pasja i talent muzyczny u ciebie, jak to wyglądało, że umiesz po prostu i masz takie umiejętności i dla chwały Boga to robisz? Tak, rzeczywiście grałem w domu modlitwy tutaj w Poznaniu. Na Romowicach, na Romowickiej, w tym nowym miejscu. A już w liceum po prostu sobie plumkałem, tak samo w seminarium jak byłem, jak tylko znalazłem wolne pianino na stołówce, to klerycy sobie gdzieś tam szli, a ja po prostu moje takie kowbojskie melodyjki. Tak samo z gitarą, bo też gram na gitarze, więc gdzieś tam w latach 90. było bardzo łatwo. Po prostu prawie wszyscy grali na gitarach, ktoś tam gdzieś, było pełno tych gitar, więc pokaż mi a-mol, no dobrze, i nagle można było śpiewać. Tak, więc bardzo szybko, łatwo to szło. Nie gram niestety, ja gram ogniskowo tylko, nie? Nie umiem czytać z nut w ogóle, znaczy potrafię, ale bardzo wolno by mi to szło, więc gram ze słuchu. Usłyszę Anię Dąbrowską. Samouk totalnie. Totalny taki samouk, ale wtedy akurat to, co to nagranie z Instagrama, nagle poproszono mnie, żebym poprowadził kawałek uwielbienia, a ja to oczywiście jak ryba, wiesz, w wodzie, więc bardzo mi było wtedy miło, że mogłem poprowadzić i było piękne uwielbienie. Amen. Tak. To mam na koniec takie pytanie właśnie o kwestie różnych organizacji, bo mówiłeś o kościele rzymskokatolickim, o kościele zielonoświątkowym, o Świadkach Jehowy. Tak. Czy ty siebie jakoś postrzegasz w jakimś konkretnym, jakiejś strukturze organizacji, poza tym, że jesteśmy częścią całego ciała Chrystusa? Czy może nie, może coś swojego kiedyś stworzysz? Okej, bardzo ciekawe pytanie, dziękuję. Przede wszystkim na pewno nie jestem Świadkiem Jehowy. Nigdy też nim nie byłem, chociaż był moment jako młody chłopak, 12-13 lat, gdzie bardziej byłem przerażony ich wizjami niż wyznawałem ich zasady. Ale później już wiemy, że dzięki właśnie siostrze Michalinie, jeśli ogląda, Bóg zapłaci. I w ogóle modlę się też za siostrę, także bardzo dziękuję, że mnie ukierunkowała na Pana Jezusa. Nie jestem częścią żadnej takiej organizacji, żadnego zrzeszonego kościoła, który miałby jakąś swoją nazwę, który bardziej jestem w nurcie. Nurt to jest taki nurt łaski, czy też hiperłaski, może być tak nazwany, dlatego że w tym nurcie jakby my skupiamy się, jakby ten nurt nie walczy z takim kościołem czy z innym kościołem. My po prostu skupiamy się na dokończonym dziele Golgoty, na dokończonym dziele krzyża i jaki to ma praktyczny wpływ na nas. I na przykład obserwuję, słucham ludzi, którzy są w kościele prawosławnym, tak? Jak to było po polsku? W kościele prawosławnym, bo ten kościół też niewiele się zmienił, nie? On tak jakby czwarty, piąty wiek, oni się tam zatrzymali mniej więcej, więc i oni też głoszą łaskę, będąc w tym kościele, nie?
mają podobną liturgię, jeśli chodzi o czytania, nie? Czyli Wielkanoc i tak dalej. Mhm. Tam. Natomiast dla mnie, ponieważ to było dla mnie trudne w ogóle, moment, kiedy ja musiałem, bo był taki moment około 3 lat temu, że stwierdziłem, że nie odnajduję się w kościele rzymskokatolickim. Był to bardzo trudny dla mnie moment i pamiętam, kurczę, się nie rozkleił. Pamiętam, a najwyżej, taki moment, że przychodziłem sobie w wolnym czasie do kościoła pod wezwaniem świętego Boromeusza, mm-hmm. i płakałem. Płakałem i mówiłem, Boże, dlaczego tak jest? I czytałem treny i wierzę, że treny to jest obraz kościoła. Obraz kościoła, który ogólnie, całego kościoła powszechnego, który jest w pewnym sensie w ruinie. Dlatego, że ludzi, którzy prawdziwie chcą głosić Pana Jezusa, chcą Go poznać przede wszystkim osobiście, a nie głosić tylko przepisy i nakazy, co było krytykowane w Starym Testamencie też, że przepis za przepisem, nakaz za nakazem, tylko tyle powie Ci kapłan i prorok, nie? Podczas gdy powinniśmy głosić Jezusa, który jest wodą żywą dla człowieka, nie? I także to był bardzo trudny moment, kiedy podjąłem taką decyzję, ale i do dzisiaj ja bardzo cierpię też przez to, że nie mam tutaj w Poznaniu takiej wspólnoty, też dlatego, że ja byłem w wielu grupach, mm-hmm. ale widziałem też wiele nadużyć duchowych, psychologicznych, manipulacji albo nieuczciwej teologii, która sprowadzała się do poczucia winy na, żeby dany człowiek, nie, ja myślę, że wiele osób nieświadomie, wielu liderów, pastorów czy może księży nieświadomie swoimi słowami po prostu nakłada poczucie winy na ludzi i też musiałem przeżyć, bo wcześniej wspomniałem o moim konflikcie z księżmi. Też wspólnota Jeszua z Poznania modliła się za mnie, nade mną. Dwie osoby się modliły, żebym przebaczył księżom. Gdzie ja mówiłem, ale ja im przebaczyłem. A oni, ktoś tam miał poznanie takie, że ja powinienem im przebaczyć. I dali mi krucyfiks do rąk i nagle łzy lały się ze mnie. Myślę, o co tu chodzi? I nagle stwierdziłem, tak, muszę im głośno powiedzieć po imieniu. Wymieniałem każdego księdza i mówiłem, że przebaczam, że dana osoba mnie wzywała na dywanik, że zabraniano mi się wypowiadać i tak dalej, upokarzano mnie jakoś tam publicznie. Ale dzisiaj wiem, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie nas upokorzyć, jeśli nasza tożsamość jest w Jezusie. Wtedy gdzieś tam szukałem jeszcze jakiejś może swojej chwały. Też taka może być prawda. W każdym razie przebaczyłem im. Wierzę, że jest między nami pokój. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Przepraszam, że tak może przedłużam, ale Emil, w tym momencie Ty jesteś moim kościołem. Amen. Jesteśmy kościołem i ja jestem jak taki... Ja wierzę, że kiedyś Bóg otoczy mnie takimi ludźmi, ale też pamiętam moją modlitwę sprzed jakiegoś, nie wiem, pół roku, gdy powiedziałem, Panie Jezu, daj mi założyć, teraz uwaga, ale to spontaniczna modlitwa, mój kościół. Okay. I nagle Jezus mówi do mnie, Piotrze, ale wiesz, to jest mój kościół. I ja po prostu, i to było tak mocne uderzenie, zwrotne, więc wiem, że to nie mój mózg sobie wymyślił, że po prostu zrobiłem się czerwony i mówię, przepraszam, nie było pytania, nie było tematu, więc oczywiście często Jezus ze mną humorystycznie rozmawia, nie? I wiesz, że to jest mój kościół, tak? Tylko to chcę, żebyś wiedział o tym. Więc jak najbardziej to jakby nie mam takich... Wiem, co sekty mogą zrobić z człowiekiem, więc nie mam zapędów sekciarskich. Po prostu dla mnie każda społeczność, czy spotkam się z Tobą, czy z Marcinem Zejdlewiczem, naszym drugim bratem w Chrystusie, kimkolwiek, to jest mój kościół. Wtedy z moją siostrą, z moim przyjacielem Przemkiem, z którym spotykamy się, czytamy Biblię, modlimy się, jedziemy gdzieś w plener i sobie czytamy. To jest mój kościół. Jest mi ciężko też, ale może dlatego doświadczam tego, żeby tym bardziej docenić,
docenić. I jeszcze jeśli mogę powiedzieć, jasne. Ktoś mnie czasami pyta, dlaczego czytam Biblię na przykład w autobusie, czy... Mhm. Bo mogę. Bo w Korei Północnej nie mogą, bo w Chinach też nie mogą. I są filmiki, jak ludzie w Chinach, wierzący w Chinach otrzymują Pismo Święte i płaczą, i przytulają do serca, a my mamy Biblię i ona sobie leży ładnie gdzieś tam i... Nie zawsze jest używana. Tak, nie wiemy jak dobrze mamy. Naprawdę dobrze mamy. Okej, jeszcze Cię spytam, bo mówiłeś o nurcie łaski, mówiłeś o dokończonym dziele Jezusa na krzyżu. Tak. Jak gdybyś parę słów więcej powiedział, jaki to ma wpływ na każdego z nas? Mhm. Przede wszystkim tematem moich takich studiów, ponieważ mam kontakt z Amerykanami, którzy tak bardziej jakby szerzej o tym mówią, ale też w Polsce też już są takie społeczności, w Warszawie jest Roman Horodycki, jest pastor Andrzej Stepanow i tam paru innych jeszcze, którzy jest, okej, bo przekręcę nazwisko, to Max Cyganek, taki chłopak z Rybnika, Max Cyganek, który też bardzo dużo o tym mówi, tam są takie społeczności właśnie łaski. Chodzi o to, żeby zbadać, na czym polega różnica między Starym a Nowym Przymierzem. Często tak się mówi Stary Testament, czy Nowy Testament, ludzie myślą o książkach, nie myślą o krwi. Nie? Podczas gdy właśnie Stary Testament to jest Stare Przymierze oparte na krwi zwierząt, które były przelewane najpierw w momencie spotkania, a później w świątyni i były one cieniem, niedoskonałym cieniem doskonałej krwi Jezusa przelanej na krzyżu. Więc były zapowiedzią. Czyli ludzie byli gotowi tylko, żeby przyjąć takie objawienie na tamten czas. Ale Mojżesz mówił, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan i macie go słuchać we wszystkim. Proroka takiego jak ja, czyli Mojżesz nadał prawo w postaci dekalogu oraz dodatkowych 603 przykazań, łącznie 613 przykazań odnośnie spożywania pokarmów, bycia nieczystym, oczyszczania się. I Jezus, kiedy przychodzi jako doskonały baranek, czyli kiedy Jan Chrzciciel, który reprezentuje Stary Testament, mówi, oto baranek Boży. Co ciekawe, Jan Chrzciciel nie poszedł za Jezusem. Nie poszedł za Jezusem, nigdy nie został jego uczniem, tylko po jednej stronie Jordanu chrzcił Jezus, po drugiej chrzcił Jan. To pokazuje, że Stare Przymierze, ono pokazuje na Jezusa, czyli Stare Przymierze to mentalność, gdzie my mamy wrażenie, że my musimy przez własną sprawiedliwość, przez swoje uczynki przychodzić do Boga. Jeśli coś nam nie pójdzie, no to czujemy oddzielenie od Boga. Nie? Temu też służyła zasłona w świątyni między miejscem świętym a miejscem najświętszym. I w momencie, kiedy Jezus umiera i skosztowawszy tego octu, te wszystkie proroctwa o nim, nawet tak drobiazgowe się wypełniły, powiedział, wykonało się i oddał ducha, wtedy zasłona rozdarła się z góry na dół. Nie? I to pokazuje, o czym wyjaśnia też autor listu do Hebrajczyków, nie wiemy, czy to był Apollos może, że to dzieło, które było zapowiadane w Starym Przymierzu, czyli grzechy były przebaczane stopniowo od czasu do czasu, kiedy ktoś zgrzeszył, przynosił ofiarę lub w Jom Kippur, w dzień pojednania, mniej więcej tam wrzesień, październik, że te grzechy, za które my nie przeprosiliśmy, to dodatkowo kapłan krwią byka skraplał w miejscu najświętszym wieko miłosierdzia i wychodząc mówił szalom, nie? Czyli pokój wam. I teraz Jezus po zmartwychwstaniu pokazuje się uczniom i mówi, pokój wam, jako doskonały arcykapłan, który w doskonały sposób, mocą jednej ofiary uświęcił nas i usprawiedliwił, uczynił doskonałymi. To nie znaczy, że nie upadamy. Upadamy, oczywiście. Ale nasza tożsamość jest w nim. I ja na przykład, kiedy zgrzeszę, bo nawet niedawno zdarzyło mi się po prostu kogoś poplotkować o kimś. Super, fajnie, Piotrek. Nie wiedziałem, że jestem aż zdolny do tego. Dawno tego nie robiłem, muszę przyznać. Ale nie tęsknię za tym. Nie tęsknię. Czułem się po prostu, że robię coś, co jest wbrew mojej tożsamości. Że
potem myślę, czy ja mam, jaki ja mam iloraz IQ, muszę sprawdzić. Chyba mi spadł. I no właśnie, i odetchnąłem z ulgą, mówię, Jezu, dzięki Ci, że Ty spłaciłeś ten grzech, bo po prostu, co to było w ogóle, ja nie wiem. No, także i to usprawiedliwienie, to też nie oznacza, że żebyśmy dobrze to zrozumieli, że to nie jest tak, że Jezus mówi, a nic się nie stało, usprawiedliwiam Cię, tak jak rodzic usprawiedliwia dziecko, że... Rób co chcesz. Tak, że on tylko, on nie poszedł na wagary, tylko był ze mną u lekarza i tutaj wypisuje usprawiedliwienie. To nie takie usprawiedliwienie. Usprawiedliwienie to jest jakby uczynienie sprawiedliwym. To jest coś więcej, a jednocześnie Bóg nie zaprzecza, że my zgrzeszyliśmy, tylko mówi, zobacz, ja wziąłem twój grzech, zobacz, kosztował mnie życie. O, ja oddałem życie za ciebie, w twoje miejsce. Ale teraz w darze daję Ci moją sprawiedliwość. I dla mnie to jest taki temat, że po prostu ja chodzę i mówię co 5 minut, wow. Po prostu, jeśli to się przeżyje wewnętrznie, naprawdę zmienia to człowieka. Amen. Dobrze, tutaj już lądujemy. To był 12 odcinek podcastu Kawałek Nieba. Dziś moim gościem był Piotr Maćkała. Bardzo dziękuję, Piotrze, jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć.